Jeśli chcesz poszerzyć swoje wiadomości na temat radzenia sobie z szantażem emocjonalnym, ten temat rozszerzam w naszej playliście o radzeniu sobie z manipulacją i wykorzystaniem, to można poczytać książkę Susan Forward właśnie pod takim tytułem. Szantaż emocjonalny. Jest wiele książek na temat radzenia sobie w toksycznych relacjach, ale akurat tą bardzo lubię, ponieważ nie jest zbyt i nie jest zbyt przegadana. Jeśli chodzi o y, omówienie takich kilku typów y, osób toksycznych, to też nie ma tutaj 30 typów jak w niektórych książkach, także właściwie można się trochę pogubić, ale są one pogrupowane w raz, dwa, trzy, cztery takie grupy, czyli jest y, y, szantażysta, który zachowuje się jak prokurator, y, jak biczownik, jak cierpiennik, jak kusiciel, czyli nie ma tutaj y, nadmiaru informacji, ale są bardzo pomocne, Charakterystyki, jak rozpoznać dany rodzaj szantażu. W tej książce mamy też bardzo fajny opis tego, co się dzieje w umyśle szantażysty, dlatego że bardzo ważne jest to, i żeby nie pomijać również w tym naszym mini kursie tego, tej tematyki, bo ktoś może uważać, że to stata czasu tracić energię na właśnie świat wewnętrzny szantażysty, ale bardzo jest ważne wiedzieć, z czym mamy do czynienia. I to zarówno jeśli chodzi o szantażystę w innych osobach, jak i odkrycie takiego małego szantażysty w sobie. Czyli bardzo polecam również tą, ten rozdział w tej książce. I również narzędzia pracy z szantażystą, czyli to w jaki sposób taka osoba działa wobec nas, czym się posługuje, jak poradzić sobie z pewną propagandą, którą szantażysta, w jaki sposób wymawia nam chorobę, w jaki sposób szuka sprzymierzeńców przeciwko nam. Myślę, że to jest też niezbędne, żeby rozpoznawać takie padające w naszym kierunku no, ciosy czy sposoby na zniewolenia nas. Bardzo fajny jest też rozdział, który mówi, że do szantażu trzeba dwojga, czyli że no niestety w pewnym sensie możemy nieraz współtworzyć pewną szczególnie bliską relację, nie sprzeciwiając się od razu i wchodząc w pewną grę, którą, do której szantażysta nas zachęca. Także tutaj jest to bardzo ciekawie też rozwinięte. I bardzo sporo miejsca tutaj autorka też poświęca. W przełożeniu wiedzy na czyny i właśnie w tym naszym minikursie to omawiam. Trochę obrazuję też pewnymi komentarzami na, w czasie filmików nagranych ze słownym komentarzem. Jest ciekawe też określenie bycia we mgle stwarzanej przez taką osobę, która nas wytrąca z równowagi. Zakłóca, sprawia, że już nie wiemy, co myślimy. To jest taka mgła poznawcza, którą też musimy umieć rozpoznać, rozłożyć na czynniki pierwsze i wyzwolić się z niej. A więc tutaj też jest takie podsumowanie, że jeśli ważni ludzie w Twoim życiu nieustannie grożą, że Cię opuszczą, jeśli nie zrobisz tego, czego chcą, jeśli one czy te osoby zawsze chcą więcej, niezależnie od tego, ile im dajesz, jeśli mówią Ci, że będziesz zaniedbywać obowiązki, że Będą zaniedbywać obowiązki, zrobią sobie krzywdę, popadną w depresję, jeśli nie spełnisz ich żądań albo jeśli zazwyczaj nie liczą się z Twoimi uczuciami i pragnieniami i akceptują Cię tylko, kiedy ulegasz, a odrzucają, kiedy nie chcesz ulec, oznacza to, że jesteś emocjonalnie szantażowana czy szantażowany. Czyli ta książka może naprawdę pomóc we wprowadzeniu wielu zmian. No i poprawić też swoją siłę i odbudować pewność siebie. Także gorąco polecam.